Redakcja RNDTU wspiera sklep Oleole, fani gier i technologii. ARN.EU. W ostatnich kilku latach tajemnicza gamingowa chmura oplatała coraz gęściej globalną wioskę. Gdzie parę lat temu o przetrwanie walczyły ze sobą pojedyncze OnLive'y i Gaikaje, dziś o dominację tłuką się Sony, Microsoft, a nawet Google. Ale wiele z ich propozycji wydaje się próbować rozwiązywać problemy, które nie istnieją i rzadko kuszą przez to przeciętnego zjadacza chleba. Ten stan rzeczy zmienić próbuje wyraźnie Nvidia, wypuszczając z bety swoją usługę GeForce Now, która chyba jako pierwsza ma szansę udowodnić, że chmura nie musi być złym pomysłem, a zieloni podchodzą do tematu z zupełnie odwrotnej strony, nie sprzedając klientom gier, a jedynie udostępniając dostęp do maszyn, na których odpalają oni swoje własne tytuły. Tak, nie przesłyszeliście się. GeForce Now nie jest kolejnym sklepem w chmurze i nie jest to kolejna milionowa usługa zmuszająca nikogo do kupna po raz setny tych samych gier. Co więcej, jego podstawowa wersja dostępna jest za darmo. No więc jak to działa i o co tak naprawdę chodzi? Na swoim komputerze, telefonie z Androidem czy Nvidiowym Shieldzie logujemy się do aplikacji i z listy wspieranych gier, w ciągle rosnącej bibliotece znajduje się ponad 1000 tytułów, wybieramy te, które kupiliśmy już wcześniej cyfrowo. Wspierane są przede wszystkim gry Steamowe, ale znajdziemy też pojedyncze gry z Epic Store, Battle.netu, a także gry free-to-play bez launcherów, takie jak World of Tanks i Magic Arena. Po wybraniu gry, w którą chcemy zagrać, program łączy nas z wirtualnym pulpitem zdalnego komputera Nvidia i pozwala zalogować się tam na nasze konto i zwyczajnie grać. Proces ten jest w tym momencie trochę bardziej skomplikowany niż bym sobie życzył. Dla każdej gry z osobna trzeba logować się do konta Steam i z wirtualnej aplikacji zainstalować w parę sekund grę, co czasem jeszcze potrafi się glitchować, ale dla dużej części pozycji jest to proces jednorazowy i po skonfigurowaniu odpalają się bez konieczności dodatkowego kombinowania. Ponieważ zabawa toczy się na wirtualnej Steamowej instancji, użytkownicy mają dostęp do wszystkich funkcji programu, w tym nakładki w grach, listy znajomych i czatu, tak jak gdyby grali na lokalnym komputerze. Pobawiłem się też szeregiem aplikacji nie-steamowych i tam proces wyglądał z grubsza podobnie. Oczywiście najważniejszą cechą Now jest fakt, że rozgrywka toczy się w chmurze, co znaczy, że tak długo jak nasz herlawy laptop czy telefon jest w stanie poradzić sobie ze stabilnym odtwarzaniem wideo i mamy dobre łącze internetowe, będziemy w stanie odpalić w usłudze nawet najmocarniejsze z gier. A przypominam, że za aplikacją stoi przecież Nvidia, to znaczy, że większość gier nie skąpi w warstwie wideo. Doom 2016 domyślnie startuje z ustawieniami Ultra, a pojedyncze gry wspierające natywnie Ray Tracing odpalają się ze wszelkimi dobrodziejstwami RTX-a i w większości przypadków gra się w nie znakomicie. W zależności od konfiguracji sieciowej wybrać możemy jeden z trzech schematów jakości obrazu. Zbalansowany w 1080p, który automatycznie dopasowuje jakość obrazu do sieci, oszczędnościowy, minimalizujący pobór danych oraz tryb profesjonalny, który co prawda obniża rozdzielczość do 720p, ale dostarcza aż 120 klatek na sekundę, minimalizując opóźnienie do poziomu niemal niezauważalnego. Jeśli żaden z tych presetów nam nie odpowiada, możemy też wziąć sprawy we własne ręce, ręcznie wymuszając rozdzielczość, framerate i bitrate do nawet ostrego jak brzytwa 50 megabitów na sekundę. Niestety w tym trybie nie da się jeszcze wybrać 120 fpsów. Liczę, że zmieni się to w przyszłości. Ogólne wrażenia z kilku dni testów usługi są bardzo pozytywne. Gdy już uda się wskoczyć do gry, nic do zarzucenia nie miałem ani jakości przesyłu, ani też wydajności serwerów Nvidia. Nie wszystkie gry działały idealnie. Cities Skylines na przykład w olbrzymich miastach nadal chrupie, tak jak na moim domowym komputerze, ale trudno winić za to Nvidia, bo dobrze zoptymalizowane gry śmigają jak marzenie. Nawet ray tracing nie wydaje się być dla nich zbyt dużym wyzwaniem. Quake 2 RTX, który potrafi spocić redakcyjne i9 z RTX-em 2080 Ti, w chmurze śmiga z odpowiednią sobie lekkością. Nie trafiały się więc żadne niespodziewane chrupnięcia, poza tymi z winy niestabilnego połączenia sieciowego. No dobrze, ale gdzie jest haczyk? Darmowa chmura pozwalająca grać we własne gry potężnymi zdalnymi serwerami na badziewnym sprzęcie brzmi zbyt dobrze, żeby to była prawda. Prawda?
No i trochę fakt, że przynajmniej na tę chwilę Now jest produktem fantastycznym, pod warunkiem, że zadowolą nas pewne kompromisy. Po pierwsze, darmowy GeForce Now jest tylko jednym z progów rozgrywki. Dostęp do usługi jest priorytetyzowany. Darmowi użytkownicy, jeśli serwery są obciążone, stają w kolejce i mogą grać przez godzinę, po czym muszą wrócić do kolejki i czekać na następną wolną sesję. Próg darmowy jest świetny jako demo usługi, ale skorzystają na nim również gracze, którzy nie mają gamingowego sprzętu. Kolejne godzinne sesje można sobie odpalać ile razy się chce i dla masy użytkowników będzie to opcja dużo lepsza niż zakup nowego komputera. Dostęp priorytetowy do usługi kosztuje w tym momencie 25 zł miesięcznie i uważam to za niewygórowaną cenę, biorąc pod uwagę alternatywy w postaci, bo ja wiem, kompa za parę tysięcy. W jej ramach omijamy darmowych kolejkowiczów, czas pojedynczej sesji w grze wydłuża się do 6 godzin, no i otrzymujemy dostęp do ray tracingu, którego niestety w progu darmowym nie ma. Największym problemem pierwszej wersji GeForce Now jest dla mnie to, że wciąż wydaje mi się bardzo surowa. Na przykład, dlaczego nie mogę po prostu zaimportować całej swojej biblioteki Steam do programu, jak robi to na przykład GOG, i zamiast tego tytuł po tytule sprawdzać muszę wyszukiwarką, czy dana gra jest przez GeForce Now wspierana. A skoro już o GOG-u mowa, to fakt, że nie ma dla niego wsparcia w tym momencie wcale, uważam za wielką stratę. Brakuje też zresztą większości innych usług, takich jak Origin, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości to się zmieniło. Nie wszystko też wydaje się jeszcze działać tak, jak wymarzyli sobie autorzy. Czasem, choć bardzo rzadko, instalowanie nowych gier na wirtualnym pulpicie utykało mi na 0% i zmuszało do wyjścia z sesji i wystartowania nowej. Jeśli myśleliście, że patchowanie gier w chmurze nie istnieje, to zmartwię was, że nie mogłem odpalić Metro Exodus, bo Nvidia właśnie go patchowała i zapraszała mnie, by spróbować znowu za parę godzin, i tak w sumie od 2 dni. Na początku nie udało mi się też odpalić żadnej gry Blizzarda, bo choć aplikacja Battle.net startowała w wirtualnym środowisku bez zarzutu, to żaden tytuł nie chciał ruszyć, twierdząc, że wymaga aktualizacji, która to uparcie nie chciała się pobrać. Potem na szczęście problem ustąpił. Fani personalizowania swoich pecetowych gier zauważą pewnie również, że chmura uniemożliwia im również instalowanie modów, co skrzywdzi głównie fanów Minecrafta, który w swojej javowej wersji pojawia się na liście dostępnych gier. Natomiast ponieważ tytuły steamowe odpalają się w pełnej instancji, GeForce Now ma wsparcie dla modów z workshopu, które pobierają się przy starcie aplikacji. No więc jest tu jeszcze trochę do zrobienia, ale w większości przypadków działa jak natura chciała, zarówno na komputerze, jak i telefonie. Na tę chwilę najbardziej chciałbym zobaczyć wsparcie dla rozdzielczości 4K, no i dogadania się z GOG-iem, gdzie czeka na mnie ponad 500 gier, w tym Wiedźmin 3, do którego nie mam teraz dostępu, bo wspierana jest jedynie wersja Steamowa. Fajnie byłoby też, gdyby kiedyś gry dało się odpalać z poziomu przeglądarki, jak robi to Stadia. Ale mimo to, jak na wersję 1.0, jest spoko. Ostatecznie fakty pozostają faktami, biorąc pod uwagę, że podstawowa wersja usługi jest darmowa i każdy na własną rękę może wypróbować ją sam, to nie ma tu za bardzo co bawić się w polecanki. Moim zdaniem jest bardzo obiecująco i z zaciekawieniem będę obserwował, co będzie działo się z tym systemem dalej, a wy potwierdzić bądź obalić moje słowa możecie oczywiście sami, po prostu ściągając klienta aplikacji.